Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. 17 maja decyzją Rady Nadzorczej Mateusz Druszcz przestał pełnić funkcję prezesa Widzewa Łódź. Na swoim twitterowym profilu zamieścił wpis odnoszący się do sytuacji. Ta decyzja nie spodobała się kibicom Widzewa, którzy na profilu Ultras Widzew zamieścili taki oto wpis. Posłuchajcie. Podobnie jak większość z Was, my, kibice zrzeszeni w stowarzyszeniach, zostaliśmy zaskoczeni decyzją Rady Nadzorczej, kończącą współpracę z prezesem spółki Widzew Łódź, panem Mateuszem Drużdżem. Decyzję powyższą oceniamy negatywnie, a jej motywy są dla nas niezrozumiałe. Dlatego chcemy zapytać właściciela oraz członków Rady Nadzorczej, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, kiedy to obie strony deklarowały współpracę zmierzającą w jednym kierunku? Po analizie oświadczenia Rady Nadzorczej mamy podstawy przypuszczać, że przy podjęciu tej decyzji Rada Nadzorcza nie kierowała się dobrem Widzewa. Zaskoczeni jesteśmy łatwością, z jaką widzewscy decydenci ulegają politycznym naciskom osób, którym dobro Widzewa jest zupełnie obojętne. Nie trafia do nas argumentacja o braku wyniku sportowego, skoro cel postawiony przed zarządem Widzewa na początku sezonu został osiągnięty. Zdumieni jesteśmy również zarzutem o braku komunikacji w sprawie budowy ośrodka, gdyż wcześniej zapewniano nas, że wszystkie organy, spółki zarządcze i nadzoru włączone są do rozmów na ten temat. Od wielu lat temat ośrodka treningowego nie mógł ruszyć z miejsca, a deklaracje miasta okazały się fikcją. W chwili, kiedy wizja ośrodka w Bukowcu zaczęła się krystalizować i zarząd spółki rozpoczął współpracę z organami państwowymi, nastąpiła ostra reakcja właścicielska, w naszej ocenie zmierzająca do pogrzebania tego przedsięwzięcia. Rodzi się zatem pytanie, czyim interesem kieruje się Rada Nadzorcza? Zaniepokojeni całą sytuacją rozważamy zawieszenie współpracy z klubem do chwili wyjaśnienia nurtujących nas problemów. Grupy kibicowskie Widzewa Łódź. Co sądzicie o sytuacji? Czy decyzja o zwolnieniu prezesa była słuszna? W tym temacie merytorycznie wypowiedzieć się mogą zapewnie tylko kibice Widzewa na co dzień żyjący klubem. Dlatego zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piroshop.pl z kodem polishfansTV 5% rabatu.